wybuchają z ogromną, druzgocącą siłą. To one zmieniły historię naszej planety. Masowe wymieranie. Załamania klimatu. Toksyczne pandemonium. Poznajmy najgroźniejsze oblicze Ziemi i Układu Słonecznego. Przyjrzyjmy się superwulkanom. Tajemnice Wszechświata. Superwulkany. Ziemia, która jawi się nam przed oczami, to jedynie cienka powłoczka skrywająca potwora. Pod jej spokojną powierzchnią narasta piekielne wrzenie. Cofnijmy się o 74 tysiące lat na Sumatrę, wyspę na wschodnim krańcu Oceanu Indyjskiego. Dookoła widać oznaki napięcia rosnącego głęboko pod ziemią. Przez okolice przetaczają się wstrząsy sejsmiczne. Zbocza gór zaczynają dymić siarką. Dobiega końca niespokojna drzemka potwora. Ogromne ilości roztopionych skał podchodzą coraz wyżej. W ziemi powstają szczeliny. Jest o krok od erupcji. Zaczyna się wydobywać lawa i gorące gazy. Wulkan noszący nazwę Toba wcześniej wybuchał już trzykrotnie. Tym razem jednak zasłużył na rzadkie miano superwulkanu. Niebo zasnuwają monstrualne słupy dymu i pyłu, wyrzucane z długiej na 100 kilometrów podziemnej kipieli. W ciągu 2 sądnych tygodni Toba wyrzuciła z siebie prawie 3000 kilometrów sześciennych popiołów i skał. 1000 razy więcej niż wulkan St. Helens w roku 1980. To największa erupcja wulkanu od 25 milionów lat.
Gruba warstwa popiołu pokryła powierzchnię wielkości połowy Europy. Wysoko w atmosferze zawisł gęsty tuman dymu i sadzy, który na lata zablokuje dostęp promieniom słonecznym. Ponurym następstwem wybuchu Toby był globalny kataklizm. Ziemię spowiła wulkaniczna zima. Średnia temperatura na całym globie obniżyła się o 10 stopni Celsjusza. Zamiast deszczu opadał na ziemię popiół. Tropiki nawiedziła susza. Trwała prawdopodobnie 1000 lat. Zdaniem naukowców gniew Toby dotarł aż do Afryki, do naszych przodków. W mrocznych latach, które nastały po wybuchu, zaczęło brakować pożywienia. Uczeni odnotowali nagłe zmniejszenie się populacji ludzkiej. Niewykluczone, że wskutek wybuchu Toby nad Homo sapiens zawisło widmo zagłady. Skąd się biorą superwulkany? Odpowiedź cofa nas o 4,5 miliarda lat. Wtedy z resztek pyłu po narodzinach Słońca uformowała się nasza planeta. W chaosie towarzyszącym początkom Układu Słonecznego grawitacja przyciągała do siebie bryły skalne i pył. Niezliczone obiekty zderzały się i łączyły. Każda kolizja generowała ciepło. Nieustanne bombardowanie doprowadziło do powstania ziejącej żarem planety. Z czasem bombardowanie się uspokoiło. Powierzchnia naszego globu stopniowo stygła. Ale wnętrze pozostało gorące. Pod ziemi do dziś dnia wciąż wydobywa się żar. To wyraźny znak, że w głębi ogień nie wygasł. Część podziemnego żaru uchodzi wulkanami, zwłaszcza tymi, które ciągną się wzdłuż granicy Oceanu Spokojnego. Tworzą one sławetny pierścień ognia. Zajrzyjmy w głąb naszej planety
i przyjrzyjmy się palenisku, które roznieca wulkany. Żar przechodzi przez jej środkową warstwę, zwaną płaszczem ziemskim. Skorupę ziemską przebija w najcieńszym miejscu, pośrodku oceanu. Dochodzi do rozstąpienia się potężnych płyt tektonicznych. Płyty oceaniczne biegnące wzdłuż pierścienia ognia zaczynają napierać na grubsze płyty kontynentalne. Wsuwają się pod nie, niosąc ze sobą największy sekret wulkanów – wodę. Niektóre skały łatwiej topią się po zmieszaniu z wodą. Tworzą zbiornik magmy, która zasila wulkan. Do gigantycznej erupcji Toby doprowadził zatem długi łańcuch wydarzeń. Po wyrzuceniu w powietrze stopionych skał i pyłu wulkan się zapada, tworząc ogromną kalderę przypominającą kotlinę. W procesie nieustannej ewolucji ciał niebieskich kluczową rolę odgrywa woda i piekielny żar. Ziemia nie jest wyjątkiem. Witamy na Trytonie, niesamowitym księżycu Neptuna. Panuje tu temperatura minus 235 stopni Celsjusza, więc lawy nie zobaczymy. Zamiast niej tryskają wulkany lodowe. Gejzery na Trytonie zasługują na przedrostek super. Wystrzeliwują płynny azot na wysokość 8 km z prędkością 700 km na godzinę. Słupy gazu wydobywającego się z wulkanów na Io, jednym z księżyców Jowisza, sięgają 500 km. Na Ziemi przewyższyłyby orbitę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawcę erupcji na Io widać na horyzoncie. Potężna grawitacja Jowisza rozgrzewa jądro Księżyca do ogromnych temperatur. Żar ten ucieka przez największy wulkan w Układzie Słonecznym, nazwany Loki. Prawdopodobnie jest to pamiątka po uderzeniu obiektu, który przebił cienką skorupę Io. Ślady aktywności wulkanicznej odnajdujemy na Marsie, Wenus, na niektórych księżycach Saturna i Jowisza, a nawet na naszym Księżycu. Ale to Ziemia nosi najgłębsze blizny. Najbardziej niszczycielski wulkan na naszym globie istniał tam, gdzie obecnie rozciąga się Syberia. Cofamy zegar o 250 milionów lat.
Wtedy wszystkie lądy tworzyły jeden superkontynent nazwany Pangeą. Dobiegał końca wyjątkowy okres geologiczny – Perm. Życie na Ziemi kwitło wyjątkowo bujnie. Roiło się od płazów i wczesnych gadów, przodków dinozaurów i ssaków. W lasach i na bagnach owadów było bez liku. Paprocie, które królowały na Ziemi od dawien dawna, zaczęły ustępować miejsca drzewom iglastym i palmom. Także oceany kipiały życiem. Rafy koralowe zostały zasiedlone przez bezkręgowce, a otwarte wody przez ryby. Ziemia była w pełnym rozkwicie. I wtedy, w geologicznym mgnieniu oka, nastąpiła zagłada. 70% gatunków lądowych i 90% morskich zniknęło z powierzchni Ziemi. Ekosystemy na całej planecie dotknęła tajemnicza zaraza masowego wymierania. Co się stało? Zdaniem naukowców na skorupę ziemską napierał rozległy słup magmy. Gdy erupcje rozkładają się w czasie i przestrzeni, spustoszenia są mniejsze. Wyobraźmy sobie jednak, że wszystkie wulkany połączyły swoje macki i wybuchły jednocześnie, tworząc rozrastający się superwulkan. Na Ziemi rozgorzało piekło. Mnóstwo niewielkich erupcji wyrzuciło 1000 razy więcej lawy niż wulkan Toba. Atmosferę wypełnił dwutlenek węgla i metan. Na Ziemi wzrosła temperatura. Pozbawione tlenu oceany nabrały odczynu kwasowego. Ziemia zionęła toksynami zawierającymi duże ilości rtęci. Na szczęście do tak wielkich erupcji dochodzi na naszym globie rzadko. Czy grozi nam kolejna? Możemy się o tym przekonać na własne oczy. Turyści odwiedzający Park Narodowy Yellowstone w Wyoming nie zdają sobie sprawy, że chodzą po jednym z największych czynnych wulkanów na świecie. Jego spuściznę odnajdujemy na przykład tu, nad słynną rzeką Yellowstone. Żar bijący spod ziemi zmiękczył skały wulkaniczne. Ten wspaniały kanion wyżłobiła katastrofalna powódź z końcem ostatniego zlodowacenia. Tutaj wszędzie mamy pod stopami energię cieplną, sprężoną jak para w szybkowarze.
Żar znajduje ujście w tlących się kalderach. W wybuchach gejzerów tryskających na kilkadziesiąt metrów w niebo. W gorących źródłach siarkowych mających temperaturę wrzątku. Do Yellowstone jeździmy, by podziwiać te widowiskowe zjawiska. Spróbujmy oczyma wyobraźni dotrzeć do ich źródła. Wody powierzchniowe spływają pod ziemię przez szczeliny w skałach. Na głębokości kilometra natrafiają na rozżarzoną skałę i wystrzeliwują z powrotem na powierzchnię. Znacznie głębiej, 10 kilometrów niżej, znajduje się szczyt gigantycznego słupa magmy. Jego szerokość wynosi ponad 100, a wysokość 400 kilometrów. Wulkan Yellowstone wybucha co jakiś czas od 18 milionów lat. Kilka razy powtórzył się scenariusz Stoby. Nagła, gigantyczna erupcja, zapadnięcie się ziemi, pod którą powstaje superwulkan. Superwulkanowi Yellowstone się nie spieszy. Może nie wybuchnąć przez setki, nawet tysiące lat. Naukowcy jednak wyglądają pierwszych sygnałów. Wstrząsów, wzrostu temperatury, niespokojnych ruchów planety. Gejzery z Yellowstone, jak Old Faithful, przypominają, że pewnego dnia nasza planeta da upust swojej furii. Superwulkany budzą się rzadko, ale ich gniew nie gaśnie. Naukowcy wiedzą jedno. Gdy wybuchnie następny, życie na Ziemi zmieni się na zawsze. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Czytał Paweł Straszewski.